Hej, siemaneczko, witam bardzo serdecznie, Bartek Bokser z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj nakarmimy po raz kolejny pytona królewskiego Regiusa mrożonym pokarmem, no i jeszcze pokażę Wam w tym filmiku, jak czasami pyton w troszeczkę śmieszny sposób stara się po prostu połknąć swoją ofiarę. Zaczynajmy! Właśnie, moi drodzy, możecie być świadkami tego, w jaki sposób pyton królewski atakuje swoją ofiarę w celu jej uduszenia. Do tej pory zawsze powtarzam Wam o jednym, że u mnie na filmikach wykorzystuję tylko i wyłącznie pokarm mrożony, który następnie jest po prostu rozmrażany. Aktualnie nie zawsze wygląda to w taki sposób, że za każdym razem pyton po prostu od razu zaczyna konsumować swoją mysz. Oto tego teraz macie żywy przykład. W momencie, kiedy tak naprawdę pyton już udusił swoją myszkę, po prostu ją puszcza. Niejednokrotnie mi się tak zdarzyło, kiedy go próbowałem karmić, ponieważ niektóre karmienia były troszeczkę dłuższe i nawet i trwały czasami do pół godziny. Niestety wynika to z tego celu, że pyton nie zawsze chwyci w odpowiedni sposób swoją mysz, to jest rzecz pierwsza. Druga rzecz jest taka, że czasem zabiera się za połknięcie swojej ofiary w sposób taki, w który generalnie nie powinien robić, czyli na przykład chwyta go po środku brzucha, co jest to niewątpliwie niemożliwe do tego, żeby go po prostu był w stanie skonsumować, a nieraz po prostu również i robi w taki sposób, że nadgryza swoją ofiarę, czyli w tym przypadku myszkę, starając się ją chwycić i uchwycić za zad w celu po prostu jej zjedzenia. Niestety również wynika to tak, że pyton w momencie, kiedy ją odnajduje, teraz aktualnie możecie to zauważyć na obrazku, stara się ją połknąć i w pewnym momencie, w którym tak naprawdę zaczyna się wgryzać w tą swoją ofiarę w celu takim, żeby starać się ją jeszcze bardziej wepchnąć do swojego gardła, wpada na pewien świetny pomysł, w którym stwierdza: nie, nie będę tego gryzł z tej strony. I tu właśnie się pojawia dosyć częsty problem. Teraz aktualnie staram się zazwyczaj zrobić to w taki sposób, że staram się mu wyciągnąć tą mysz i staram się jeszcze raz, żeby po prostu ją chwycił za głowę. Teraz aktualnie możecie zauważyć, no nie puścił myszy od razu. Cały czas sobie tą myszkę trzyma, także widzicie, że dusi ją tak naprawdę jeszcze teoretycznie za głowę i znowu stara się zrobić kolejną rzecz. Spójrzcie na to. Znowu stara się ją tak naprawdę ugryźć od zadu strony i niestety wynika to dalej w taki sposób, że za chwilę znowu niestety, ale ją puść. Widzicie, stara się teraz ją troszeczkę poprzybliżać do siebie, lewa strona, prawa strona, stwierdza jednak, że jest zbyt duża mysz, stara się ją chwycić troszeczkę inaczej, no i niestety tak czasami to wygląda. Dla Was jest to dosyć szybki materiał, bo jest dla Was pocięty. Dla mnie jest to trochę długi rzecz. Ale spoko. Jedziemy dalej. Widzicie, no i teraz aktualnie wyrwałem mu po prostu tą myszkę, bo już nie mogłem po prostu na to czekać. No i staram się zrobić tak, żeby ją chwycił od razu od głowy strony, żeby po prostu ją dosyć szybko połknął. Nie zawsze to wychodzi, widzicie, że pyton tak naprawdę znowu nie jest zainteresowany. Może być też tak, że mysz troszeczkę ostygła. Bo tak też może się zdarzyć i niestety w tym celu ja zazwyczaj robię to tak, że wkładam ją na chwilę znowu do ciepłej wody i jeszcze raz staram się mu ją podać. Oczywiście za każdym razem kontrolując wszystko, co i jak i przy nim siedząc, bo niestety to trzeba kontrolować, trzeba mieć to na uwadze, że trzeba to sprawdzać. Spójrzcie, w jaki sposób teraz dosyć będzie fajna akcja. On teraz szuka tak naprawdę swojej ofiary, szuka, węszy sobie tym swoim języczkiem, stara się ją znaleźć, jego termoreceptory tak naprawdę na chwilę obecną nie działają w odpowiedni sposób. I bierzemy sobie tutaj myszkę. Proszę bardzo, wyczuł ją praktycznie od razu. Czuję już tak naprawdę zapach tej myszy. I spójrzcie, jak będzie wyglądało teraz to karmienie w tym celu. Właściwie on już prawdopodobnie wie i zdaje sobie z tego sprawę, że ta mysz jest po prostu uduszona, więc tylko i wyłącznie ją sobie chwycił. Ja już nie ciągłem w tym momencie za mysz, żeby on nie myślał, że ta mysz żyje. I spójrzcie, jak teraz to dosyć fajnie wygląda. Praktycznie od razu, z tej perspektywy, w której złapał mysz, zaczyna się po prostu konsumowanie tej myszy. I idzie tylko lewa strona szczęki, prawa strona szczęki. Wszystko idzie do przodu. Wszystko idzie cały czas w taki sposób, żeby po prostu zjadł sobie ją jak najszybciej. I tak to wygląda. Także pamiętajcie, jeżeli coś Wam nie wychodzi, nie poddawajcie się przede wszystkim. Kolejnym sposobem jest tak naprawdę sposób, który polecił mi kiedyś jeden z hodowców. Wynika on z tego, że wąż w momencie, kiedy tak naprawdę dusi swoją ofiarę, to powinieneś już ją uduszoną zostawić w terrarium, żeby się wąż sam męczył. Ja akurat nie wykorzystuję karmienia w terrarium. Karmię go w zbiorniku, który uważam jako zbiornik karmowy dla tego węża. Dlatego, że jest mi łatwiej, ponieważ w moim oczywiście terrarium dla węża, czyli dla pytona królewskiego Regiusa, w tym przypadku odmiana Enshifier, czy jeszcze tam jakaś inna, bo to tych odmian jest od groma,
Wykorzystuję po prostu zbiornik, dlatego że w moim pudełku, w którym jest wąż królewski, czyli nasz pytonek, znajduje się niestety, ale trociny. Znajdują się, przepraszam, niestety, ale trociny, więc te trociny mogłyby się dostać do układu pokarmowego, co bym wolał tego unikać. No i w taki sposób, jak możecie zauważyć, teraz pytonek aktualnie dokończy sobie swoje jedzenie. W tym celu ja wam sobie oczywiście przyspieszę cały ten filmik i zapraszam was koniecznie do subskrypcji materiału, do zakomentowania, do polajkowania i do udostępnienia, jeżeli interesujecie się wężami. Także pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, hej!